Witam Państwa bardzo serdecznie na koncercie, który jest podsumowaniem realizacji projektu Leluw – Miejsce Spotkania Kultur, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nasz projekt Leluw – Miejsce Spotkania Kultur polegał na zorganizowaniu cyklu warsztatów edukacyjnych mających na celu przybliżenie historii, zwyczajów i kultury zarówno żydowskiej, jak i polskiej, a także ukazania, jak w przeszłości przenikały się obie kultury. Bardzo ważnym celem projektu było propagowanie idei dialogu, tolerancji, otwartości i przeciwdziałania antysemityzmowi. Powyższe cele zrealizowane zostały przez następujące działania: wykłady, projekcje filmowe, dyskusje, spotkania, cykle warsztatów edukacyjnych, takie jak muzyczne, taneczne, pisania w języku jidysz, wycinanki żydowskie, kulinarne, konkursy oraz wystawy. Wszystkie te działania, jak i dzisiejszy koncert, miały za zadanie utrwalić pamięć o przeszłości, a także otwartości na teraźniejszość i przyszłość. Dzisiejszy występ laureatów konkursu piosenki żydowskiej to także podsumowanie i zaprezentowanie się uczestników cyklu warsztatów muzyki polskiej i żydowskiej, tańca polskiego i żydowskiego. Zapraszam na scenę pana Krzysztofa Molendę, wójta gminy Leluw, do wręczenia statuetek dla laureatów konkursu. Pozwolę sobie odczytać protokół konkursu piosenki żydowskiej. Konkurs piosenki żydowskiej został zorganizowany w ramach realizacji projektu edukacyjnego pod nazwą Leluw – Miejsce Spotkania Kultur. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych – 10-18 lat oraz dorośli z terenu województwa śląskiego. Celem konkursu było propagowanie i popularyzowanie święta Ciulimu Czulentu w oparciu o repertuar zespołów klezmerskich oraz zespołów prezentujących muzykę żydowską. Prezentacja talentu i umiejętności uczestników konkursu, kształtowanie wrażliwości artystycznej, postaw tolerancyjnej względem innej religii, kultury i tradycji, propagowanie dialogu międzykulturowego, popularyzowanie i rozwijanie zainteresowań kulturą polską i żydowską. Do konkursu zgłosiło się 6 uczestników. Komisja jury oceniło ten konkurs następująco i przyznano następujące miejsca. Kategoria 10-18 lat. Pierwsze miejsce otrzymała Natalia Kot. W tej kategorii również otrzymała drugie miejsce Klaudia Sochacka, zapraszam. I kategoria dorośli. Pierwsze miejsce w tej kategorii otrzymała Weronika Glinka i drugie miejsce w tej kategorii otrzymała Agata Molenda. Zapraszam. Ja tylko dopowiem, że statuetki nazywają się Dobry Duch Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej. Zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Thank you.
laureatce pierwszego miejsca, zapraszam serdecznie Klaudię Sochacką, laureatkę drugiego miejsca. Klaudii Sochackiej. Przed Państwem zaprezentuje się laureatka pierwszego miejsca Weronika Glinka. Serdecznie zapraszam. Thank you.
Szanowni Państwo, przed Państwem zaprezentują się teraz uczestnicy warsztatów muzyki polskiej i żydowskiej. Zapraszam uczestników na scenę. Oh,
rozniesie. Po Francuskie Legorowskie masz, kogo to chody młoda. Wszystkim uczestnikom warsztatów muzyki polskiej i żydowskiej. Zapraszamy teraz na scenę uczestników warsztatów tańca żydowskiego i polskiego. Yeah.
Serdecznie dziękuję uczestnikom tańca żydowskiego i polskiego, a także wszystkim uczestnikom projektu Leluf Miejsce Spotkania Kultur. Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia.